Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj War Thunder i będzie bitwa jednostkami naziemnymi, ponieważ zamierzam kupić sobie tutaj czołg premium. Doszły czołgi premium, więc zobaczcie jak to w tej chwili. Na razie mam dwa niemieckie premiumy, jest to ten oto pojazd fantastyczny plus ten Panzer 3N i on właściwie mi wystarcza, jeżeli rozgrywka jest na małej mapie. Na dużej mapie mamy coś takiego, to są pociski kumulacyjne, one często nie wyrządzają szkody przeciwnikowi, z drugiej strony oczywiście mają niezmienną penetrację, ale lecą bardzo wolno, lecą bardzo dużym lobem, więc po prostu na dużych mapkach, a doszły dwie duże mapki, ten czołg się kurczę nie sprawdza. Co mam więc do wyboru? Te deki w tej grze mnie kompletnie nie interesują, ponieważ gram arkadówki i ten dek po prostu nie może się ukryć. No niestety, nie wiadomo za iloma krzakami będzie stał i tak przeciwnik od razu go widzi. Także bez sensu. Normalnie kupiłbym pewnie coś w rodzaju tego Panzera 4, ponieważ jest fajny. No więc tak. O, tu jeszcze jest taki coś, ale to też jest prezent. Co to takiego? Zaraz zobaczmy. Pancerek 2 z takim działkiem? No, chętnie bym to kupił, mówiąc szczerze. Bardzo, bardzo chętnie bym to kupił. Problem w tym, że to jest prezent, czyli trzeba za kasiorę. A ja kasiory nie mam. A ponadto, jakbym miał, to i tak jestem sknera. Co tu jeszcze do kupienia jest? No, to jest tutaj też... Nie wiem, tą dwójeczkę to chyba nie. Jak Pantery za 6000 golda to na pewno nie kupię. Więc mamy tak, albo tego Pancera do wyboru, albo tego Kawuka. Wybiorę Kawuka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojazd, szczerze mówiąc, ten Pancer 4 mi się bardziej o wiele podoba. Natomiast podobny jest tutaj w linii. Zresztą linii niemieckiej nie rozwijam. Zamierzam tylko i wyłącznie grać przeciwlotniczymi pojazdami. Jak widzicie, to tutaj mam tylko tego pancerka N, którego właśnie 1600 golda kosztuje, niestety, więc go kupujemy. Wymienię tego pancera 3N. Ok, za 15 tysięcy załoga już jest. I jak widzicie, oprócz niego, zobaczmy jak on tutaj ma, modyfikacja. Ok, wszystko jest zamontowane. Jakie są penetracje? 102 mm na 500. Tutaj mamy 80. To jest oczywiście pocisk kumulacyjny. Mamy tutaj jeszcze PZGR 40. Mamy 124. I taki. Tak naprawdę podstawowa amunicja wystarcza do rozwalania pancerów czwórek i T-34. Co mnie bardzo, bardzo... interesuje. No i dobra. Jak widzicie, jest to kawu, tylko że z wieżą troszeczkę, delikatnie zmodyfikowaną oczywiście, znaczy delikatnie, no mocno zmodyfikowaną i jest niemieckie działo wstawione. Wada tego pojazdu, że nie ma wsparcia artyleryjskiego, nie ma wezwania tego czegoś. Nie można się dzięki temu oszukiwać i rozglądać z satelity. Bo widziałem, że mnóstwo ludzi gra bitwy symulacyjne, na których kurka wodna korzysta z widoku satelitarnego tego z drony nad tym. No to nie wiem, po kiego grzyba grać bitwy symulacyjne, skoro się oszukuje w ten sposób. No ale to już tylko moje takie dywagacje. Dobra, słuchajcie, jest tutaj oczywiście mój pierwszy pojazd przeciwlotniczy i drugi pojazd przeciwlotniczy. Proszę uprzejmie. Tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie tą linię niemiecką zamierzam rozwinąć. Nie interesuje mnie. Po prostu doszedłem do tego czołgu, czyli Panzer 4 F2 i dalsza gra średnio mnie interesuje innymi czołgami. Po prostu mi się nie chce tego rozwijać. TD-ków to już w ogóle. To już jest masakra. Dobra. Pojedziemy sobie jedną bitwę. Słuchajcie, nagrywam to już któryś raz. Początkowe bitwy były nieudane dosyć, czołg jest wolny,
Dodatkowo jak już nagrałem bitwę, akurat wyrzuciło na Kareli, no tam nie musiałem daleko jeździć, żeby strzelać. To okazało się, że bez dźwięku. I teraz dopiero Dobra, co ja tutaj chcę? Może tak. Pocisków burzących wezmę mniej. Z hitów też wezmę troszkę mniej. I troszeczkę więcej wezmę tych... O, właśnie. I przeciwpancernych. Wyrzuciło, słuchajcie, na mapce Polska. Pierwszy raz mnie tutaj. Chyba wszystko zrobiłem. Nie wiem, gdzie jechać kompletnie. Nie wiem, czy temu przyfasolę. Raczej nie. Dobra, jedziemy do miasta. W mieście jest punkt A. Jakie czołgi wyrzuciło? F2. No, zobaczymy, jak ten czołg sobie poradzi. Słuchajcie, czołg jest niezły, natomiast na dalekie odległości, to po pierwsze, a po drugie... W tym czołgu po prostu prędkość, no, stanowi dosyć dużą wadę, no wiadomo, jak to kawuk. Natomiast na dużych mapkach naprawdę coś tam było. Słabo mi się grało, słabo. Nawet żałuję, że nie kupiłem tego szybszego czołgu, ale tak jak się tam zgadaliśmy... O! A któż ci takie kupu zrobił? No i właśnie, i normalnie się schował za ten wrak. Co to się stało? Kto jego trafił? Nie wiem, ktoś we mnie strzelił, czy co? Zobaczmy, o co tu chodzi. Spróbuję się zbliżyć do tego punktu, oczywiście, A. No, zobaczymy, jak taki czołg. On jest nieruchawy. Okej. Okay. Tu jest jeden punkt, czyli oni muszą go zaatakować. Przy okazji zobaczycie, jak wygląda mapka miejska. No tak wygląda mapka miejska w War Thunderze. No to tekstury jeszcze, powiedzmy, pozostawiają sporo do życzenia, ale to jest pierwsza tego typu mapka. Żebym to ja wiedział w ogóle, z której strony oni nadjadą. Chyba z tamtej właśnie. Spróbujemy tak pod kątem się ustawić. Jedzie coś. Zobaczymy. Ojojoj, ojojoj, F2-eczka. Kawuk. Dobra. Przepraszam, kumulaczki. Okej, jak widzicie, przeżyłem to. Gość działonowego ma uszkodzonego. Zobaczymy, czy drugi strzał przeżyje. Okej. Nie wiem, nie mogę go. Jest ładowniczy. On mi na szczęście nie zrobił. Jeszcze raz przy fasole. Już z dołu strzelają. Okej. Uwaga. Dostał u niego ładowniczy. Tu mu właduje. Dobra, jednostka zniszczona, czyli był podpalony. Dobra, spróbujmy się stąd wynurzyć. Jest coś, KW-1, uwaga. Dostał trafienie, ale nic to nie zrobiło za bardzo. Próbuje nas objechać. No, w mieście rzeczywiście ten czołg może się... Dlaczego nie mogę cię trafić? Czy ja powinienem tam pojechać? Okej.
Kurczę, przejęli ten punkt, no, ale ja ślepy jestem. Dobra, jedziemy w takim razie. Tylko, że mam uszkodzenie. Widzę, że... O, leci samolot, uwaga. Nie mogę chyba tego naprawić. Tutaj jest gdzieś ten punkt. No ja tu muszę... No KW2 ma wypas w tym mieście, podejrzewam. A ja nie dość, że wolny jestem, że wnerwiło mnie to, że kupiłem sobie wolny strasznie czołg premium. Dobra, tu nikogo nie ma. Ale może być masakra, naprawdę. Chciałbym bokiem wyjeżdżać, no ale... Tutaj to jest. Uwaga. Uwaga. Jest. Dobra. Pierwszy poszedł do piachu. Dobra. Drugi poszedł do piachu, ale kurka wodna tu coś. Bomba, 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 bomba. Skąd mnie gościu trafił? Zostałem z lewej strony. O, już leci artyleria. No nie mówcie, że to kurde pionowo. Ty gościu zaraz zginiesz, jak tak się będziesz wychylał. Ale musimy ten punkt przejąć jednak. Dlaczego mnie ktoś z lewej strony trafił? Gdzie oni niby są? Kurde! Artyleria, no to jest... Co to jest za artyleria, która tak wali w takich tych wąskich, kamiennych uliczkach? Dobra, pod wieżę ci wsadzę, kolego sympatyczny, bo mi się pierwszemu przeładuje. Puh! Oj, 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 oj. Asysta, dobra, co jest? Z tyłu coś jest? Dobra, no trzeba tu wyjechać, kurde no. Czołg zostanie naprawiony w... Już. Okej. Okay. Jest kolejny. Gdzie to było? Aha, już artyleria, już, 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 już. Jest, gościu. Dostał w silnik, ale to za słabo. Sztuk, sztuk, nie chowaj się, malutki. Następny jedzie. Uwaga. Dobra, ładnie dostał. Jedzie, kurczę, następny. Nawet ciekawa taka rozgrywka, ale troszeczkę jednak szybszym czołgiem, żeby... Znaczy nie. No dobra, skończyło się. Ja powiedziałem sobie, że będę grał, słuchajcie, tylko pojazdami przeciwlotniczymi. I widzisz, po co ci to kurka wodna było. Co, jeszcze coś? Nie. Będę grał tylko pojazdami przeciwlotniczymi. Chcę tą linię z lądowych zrobić, no ale niestety na razie wiadomo. Nie chciałbym tutaj tak oberwać troszkę. Czy tu można przeładować? A to co? Nie wiem, a linie jest zielony. No, 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 no. No, kolego. No właśnie, i tak grają, nie? Cały czas tak grają, że kamikadze i... Dobra, znowu coś leci.
Tutaj trzeba się odpowiednio ustawiać. Jest. Dobra, lecisz, lecisz, mały, lecisz, lecisz. No, lecisz na mnie? Nie. I spadł. Kurka, co z wami jest? Dobra. Trzeba oczy mieć dookoła głowy. Znaczy, idealnie by było, jakbym gdzieś pod drzewkiem stał, tylko że wtedy to mi też zasłoni, nie? Nawet tam jest takie, o właśnie, taki domek mały. Coś tam strzela, ale to do naszych strzelają. Dobra, bo jedno miałem. Nie widać samolotu. O kurka, wodna! Przesadziłem. Przesadziłem, że tu przyjechałem. O ja. Spieprzam. Niestety przegramy tą bitwę. No ale była ona o wiele ciekawsza niż te 4 czy 5, które rozegrałem na streamie. Czyli, że nawet bardzo dobrze się stało. No. No kurka, dlaczego nie mogę go zaznaczyć? Nie kumam tego. Jest. Wellington. Dobra. Zniszczony. Jest następny? Nie, to nie nasz. A to co to tak strzela? Jakaś artyleria? Nie wiem co to. Tak za pociski latają. No, także słuchajcie, tylko i wyłącznie mnie interesuje, chcę dojść do końca linii pojazdów przeciwlotniczych w Niemiaszkach. A tak to będę grał samolotami, no po prostu mimo mojego nieudacznictwa samolotami gra mi się po prostu fajnie, no. A czołgami tak troszeczkę gorzej. No niestety dostaniemy tutaj w dupsko. Czasami zaznacza właśnie tych, a czasami nie zaznacza, nie wiem o co chodzi. No dobra, będzie tu coś jeszcze leciało czy nie? Mam jeszcze jeden przeciwlotniczy, na razie dwa mam. Flak pancera oczywiście. Ale... to też jest niezłe. Wjechałbym tam, kurde, ale coś... nie wiem, czy tu przeciwpancerne można zamontować, nawet nie sprawdzałem. No niech coś leci, kurka wodna. Może tutaj coś... o, chłopaki przejęli prawie, że... no nie wiem, ja bym może przyszarżował tym samochodem. Teraz pewnie samolotem nadlecą, jak ja tutaj będę przodem, nie będę mógł opuścić lufy. Dobra. Zdekapowali. Wiem, że to mnie wystawi potężnie, ale w dupie tam. Niby coś gdzieś leci, bo... przejęliśmy strefę. Jest niebieska, dobra. O kurde, nie można tego rozwalić. No, w sumie słusznie. W uliczki to bym wolał nie wjeżdżać, bo kurka wyjedzie byle jaki czołg i mnie... co to? Co to za bombki? Jak
jakieś bomby tu? Nie wiem, nie widzę bombowca żadnego. Mogę nacisnąć siódemkę, żeby lecieć myśliwcem, ale... Jakiego grzyba? Chyba, słuchajcie, poprawili widok tej załogi. Te mundury nie były tak fajnie zrobione do tej pory. Wydaje mi się, że teraz jest to o niebo lepiej. Może to jest jakieś tylko moje wrażenie, ale... No kurka, leci jakiś samolot, no. Nob team. No, nob team, no. Jest coś. No szkurde, co jest? Nie mogłem trafić coś? No dobra. Co tutaj się przydarzyło? Otóż 14 tysięcy orów, 1200 tutaj czegoś. Badania samolotu, dobra. Badania samolotu? Chyba nie zmienili tego jeszcze. Okej, tak to mniej więcej wyglądało. Jestem w środku stawki. 3 fragi zrobiłem, 2 samoloty strąciłem. Jeden pojazd... Cheaters? O Jezu. dobra. No, teraz sobie wirble winda próbuję odkryć. Także interesuje mnie w drzewku niemieckim tylko ta linia. Żaden inny czołg. Mam tu już F2 i ta F2 mi wystarcza. Dodatkowo doszedł tutaj pojazd pancertrójeczka wersja J i tą pancertrójeczkę wersję J może też sobie tam odblokuję. To momentalnie wyjdzie. No dobra, słuchajcie, taki był ten nowy czołg. Jak widzieliście, trochę do dupy był filmik, ponieważ rozwalili mi chyba silnik, czy rozwalili mi chłodnicę, już sam nie pamiętam już, co to było. W każdym razie coś tam mi się paliło na czerwono i niestety dupa, nie miałem tej prędkości, która przydałaby się w tym mieście. Czołg wielki jak na miasto też, no ale za to widzieliście, ile mógł wytrzymać. Dopiero mi bombowiec bombką pieprznął. No dobra, to by było na tyle. Pojazd, jeszcze nim pogram oczywiście, to powiem wam, czy opłacało się go kupić, czy nie. Na razie mam mieszane odczucia, ponieważ, no kurczę, było kiepsko. Dosyć w tych pierwszych bitwach, ale pierwsze koty za płoty. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.